Yo, 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 witam wszystkich ziomali w Los Santos. Chcę wam dzisiaj przedstawić nowy klucz, nową metodę pojazd od przyjaciela. Jest troszeczkę dłuższa i bardziej wymagająca. Nie jest trudna, ale trzeba parę rzeczy zrobić szybko. A także ten klucz nam daje możliwość wejścia w klucz, który możemy przekazać właśnie modowane MCO, a także tą przyczepkę antyrakietową czy przeciwlotniczą, o właśnie. I tą przyczepkę także możemy ofiarować swojemu znajomemu i powiem wam dokładnie, w którym momencie można to zrobić. Z tym, że trzeba potem końcóweczkę troszkę zmienić, ale to już jest, znaczy tak samo jak było wcześniej, ale tego już niestety nie jestem w stanie teraz pokazać. Więc glicza zaczynamy tak, że musimy mieć LEDGR H8 w naczepie, musimy być w swoim bunkrze, znajomy musi mieć ten sam bunkier akurat i musimy mieć po prostu troszeczkę takiej szybkie paluszki, czyli musimy jednocześnie dać, trzymamy guziczek start na padzie, opcję i jednocześnie puszczamy start i wciskamy gaz do dechy albo po prostu szybko gaz w samochodzie. I musimy mieć taki efekt właśnie jak mi się tutaj pokazał, że czarny ekran i wskakuje nam czarny ekran i właśnie opcję tego wejścia w grę. I wtedy wchodzimy w zestaw początkującego kryminalistę, kupujemy to, jak jest, dajemy wstecz i teraz mamy po prostu czarny ekran. I teraz potrzebujemy używać aktywności. I niestety tutaj jest taki bajer, że te aktywności cały czas się nam tak musimy używać, bo ten czarny ekran, więc żeby musimy po prostu wyjść z naczepy. A żeby to zrobić, musimy używać aktywności i wchodzić na tego kryminalistę, bo po prostu cały czas nam się włącza ten ekran. Jak wejdziemy na kryminalistę, daje nam to więcej czasu, że postać może wtedy więcej kroków zrobić i łatwiej jest wtedy trafić w te drzwi. Spójrzcie, nieraz jak się zablokujecie przy drzwiach, to potrzebujecie kilka takich strzałów. Aktywność. O, jak zdążyliście wyjść, dajecie aktywność. Za każdym razem macie czarny ekran, dajemy aktywność. Za każdym razem. A jeżeli macie mało czasu na te aktywności, no to wchodzicie na kryminalistę, od razu po aktywności na kryminalistę i anulujemy kryminalistę i szybko biegamy w drzwi, żeby mieć komunikat wyjść, opuścić drzwi, czyli spamujemy X, żeby opuścić MCO i znajdujemy się w takim czarnym pudle. Nie możemy w nim nic zrobić, zobaczcie, jesteśmy w grze jakby tutaj i to jest właśnie to. Do tego efektu potrzebujemy, ten efekt oczekujemy i do tego właśnie dążymy, żeby to uzyskać. Czyli jeżeli już zgliczycie się z tym samochodem, że ten czarny ekran wam wyskakuje, pojazd tam musi zniknąć, jak widzieliście u mnie. No i wtedy wchodzimy właśnie tak w tą i w kryminalistę i zabijamy się. I po zabiciu odradzamy się tutaj w tych dokach. I tu już nic nie robimy, tylko tu właśnie potrzebujemy znajomego. Znajomy musi być w bunkrze i rejestruje się jako prezes. I wysyła nam zaproszenie do swojego Secure Serve. A my wchodzimy na akcję właśnie stworzoną przez Rockstar. Ja tutaj na razie wam pokazuję tak szybko, zaraz w moim tempie będzie wszystko wytłumaczone. I znajomy teraz musi być na tym czarnym ekranie, że opuszcza swoją tą organizację. I w tym momencie, jak my opuszczamy, musimy ją mieć przed akcją. Czyli teraz jak opuszczamy akcję, mamy tylko chwilę czasu, żeby wejść i zaproszenie przyjąć i w tym momencie mamy czarny ekran, musimy powiedzieć znajomym już i on opuszcza, w tym momencie właśnie rezygnuje ze swojej organizacji. Teraz wam pokażę to jeszcze raz. Od początku zwolnię wam tempo, czyli wchodzimy na stworzoną akcję przez Rockstar, wyścigi i lepiej sobie dajcie właśnie te wyścigi tutaj, bo więcej czasu zauważyłem jest po wyścigach niż po tytanicznej robocie. Bo czasem od razu was wciągnie do bunkra i wtedy musicie wszystko zaczynać od nowa. A my oczekujemy takiego właśnie innego efektu. Czyli wchodzimy na tą akcję, was znajomy przed akcją musi wam już wysłać zaproszenie do organizacji, żeby już była w telefonie. I wy w tym momencie, jak już rezygnujecie, o to mówicie mu, żeby już był gotowy na komendę już. I wy opuszczacie właśnie tą akcję i czekacie, jak się odrodzicie na planszy i w tym momencie szybko musimy wejść na telefon i potwierdzić zaproszenie od znajomego, czyli dajemy w górę, żeby się włączył telefon na D-padzie, szybko w dół, w prawo, X. To musicie zrobić automatycznie, góra, dół, prawo, X, X, czyli potwierdzić, bang, bang, bang. Czasem jak nie zdążycie,
No to trudno, wciągnie was do bunkra, do znajomego, do swojego raczej, no i musicie od nowa. Zobaczcie, góra, dół, prawo, X, X, X. I teraz czekamy na czarny ekran. Jak się od razu czarny ekran pokazuje, to od razu mówimy znajomemu już. I on w tym momencie, rezygnuje ze swojej organizacji i jak wszystko poszło dobrze, odrodzicie się u niego w bunkrze, w jego bunkrze. I to jest właśnie najważniejszy punkt tego glitcha, że jeżeli to przejdziecie, to już samochód teraz już będzie kicha. Już będzie kiszka z piwkiem i w ogóle prościzna, nie? No i zobaczcie, właśnie takiego efektu oczekujemy. Jesteśmy u znajomego w bunkrze. Yo, ziomalu, dzięki za twoją pomoc. Oczywiście, jak zwykle, bez problemu. Dajesz mi pojeździk i to nie byle jaki. Zobaczcie na końcu filmika, zresztą widać go na zdjęciu, więc wyjebane autko, petarda, modowane. No i teraz zapamiętajcie, do tego momentu właśnie, jeżeli chcemy ofiarować komuś, nie chcemy, tylko jeżeli któryś z waszych znajomych chce otrzymać MCO, właśnie modowane, lub tą przyczepkę, tą właśnie przeciwlotniczą, to wtedy właśnie do tego momentu jest ta sprawa, co było wcześniej, czyli teraz wchodzimy do mechanika i zmieniamy u mechanika w ciężarówce, nie w naczepie, tylko w ciężarówce na przykład, obojętnie któryś tam poziom zmieniacie, obojętnie co, żeby tylko coś zmienić. Po czym wchodzicie na tą przyczepkę i automatycznie zostaniecie, właśnie, i wtedy modyfikujemy ten mobilne centrum, a potem modyfikujemy, jak już kończymy modyfikację, tam jakiś jeden zmienimy, to dajemy tam naczepkę przeciwlotniczą i wtedy nas wyrzuca, wychodzimy na zewnątrz, wzywamy tą naczepkę, zmieniamy strój i wchodzimy na kreatora i wszystko powinno być zapisane po włączeniu się z powrotem na akcję. Czyli musicie wezwać tą naczepkę później, żeby właśnie sprawdzić, czy ona już jest, zmienić sobie strój i wejść na kreatora i tak zapisujecie to. I także daję wam drugiego glitcha w jednym. Ale my jesteśmy w kontynuacji, czyli od tego momentu robimy tak, że wchodzimy do... Ja może to skopiuję jeszcze raz, żebyście nie mieli wątpliwości, na czym to polega. Czyli z doku respimy się w znajomego bunkra, wchodzimy do tego gościa z modyfikacją i teraz was znajomy wchodzi na kółeczko od naczepy i wchodzi tam z nami. Potwierdza komunikat, że wchodzi tam z nami, nie sam. Wtedy nas wyrzuca, tak jak właśnie mnie teraz, i popełniamy samobójstwo. I po popełnieniu samobójstwa znowu odradzamy się w dokach. Proszę bardzo, bang. Tutaj nie musicie używać aktywności, nic, ja tam używałem, bo chciałem coś sprawdzić, ale nie udało mi się. Ale tutaj to powiem w kolejnej części ten glitcha, ale to jest nieważne, czyli popełniamy samobójstwo, odradzamy się w dokach i wzywamy teraz mobilne centrum operacyjne, a także z mobilnego centra operacyjnego wzywamy pojazd osobisty, czyli wzywamy pojazd LGRH8. Was znajomy w tym momencie także będziemy go potrzebowali, żeby został w bunkrze jeszcze chwilę, a później już będzie mógł, jak już się wszystko uda, opuścić ten bunkier, ale na razie musimy zrobić jeszcze tutaj kilka rzeczy. Jak mówię wam, jest troszeczkę dłużej, jest troszeczkę takich czasówek, ale jak już opaniecie sprawę, to nie ma problemu z pojazdem od znajomego. Na razie, na tą chwilę i tak jest kilka wersji, ale wydaje mi się, że ta jest najłatwiejsza, najprostsza, nie trzeba tam żadnych tych karbobobów spuszczać nic do wody, bo też są takie wersje, ale mi najbardziej odpowiada ta, bo moim zdaniem jest najprostsza i najłatwiej wejść właśnie w tego glitcha bez tych aktywności, tylko właśnie z startem plus ten gaz. No i dobra, jak już jesteśmy przy MCO, teraz normalnie przygotowujemy sobie znowu aktywność. Sprawdzajcie za każdym razem, jak używacie tej aktywności, czy ona jest, bo możecie się potem mile zaskoczyć, może niemile zaskoczyć właśnie. I tak, dajemy w prawo na D-padzie, żeby wjechać do naczepy i nas wtedy nas przetransportuje do naszego bunkra. Będzie ta stawka z naszego bunkra. Czyli dajemy za chwileczkę D-pad w prawo i w momencie, jak już będziemy mieć ten
tą całą, ten filmik wjazdu, tą animację do środka, to wtedy używamy aktywności. No dalej, czarnuszku, wjeżdżaj. No jeszcze chwileczkę, już zaraz nie. Musiałbym to trochę poobcinać, ale nie chce mi się. Dobra. I wjeżdżamy. O, i teraz jakiś czarny ekran. Jak już tak wjeżdżamy, dajemy aktywność, anulujemy. I teraz czekamy, widzicie, w dolnym prawym rogu loading, ładowanie. To musimy w tym momencie poczekać, jak on minie, albo spamować. Spamować ten zestaw początkującego kryminalistę. Znowu musimy wejść na kryminalistę. I teraz fajne by było, bo wam mogę polecić, to jak popełnicie samobójstwo, bo musicie po tym kryminaliście popełnić samobójstwo od razu. I w momencie, jak popełniacie samobójstwo, od razu wejść na aktywność, anulować ten komunikat na czarnym tle, czyli aktywność potwierdzić, anulować aktywność, tak jak zwykle. Jak się wszystko uda, to odrodzicie się nie w dokach, a zaraz koło bunkra. I to jest zajebista sprawa, szybka, bo wtedy was znajomy nie musi lecieć do was, ani wy, szybko wtedy przekazuje wam pojazd i możecie jebać wiele tych pojazdów. Ale mi się nie udało, widzieliście, miałem aktywność, ale mi się spieprzyła aktywność, dlatego wam mówię, że warto wcześniej sprawdzać te aktywności, bo nie miałem jej i dlatego mnie wciągło z powrotem w dokach. A właśnie nie do doków, to też nic się nie dzieje, tylko wtedy więcej jest zachodu, bo znajomy musi przylecieć do was, MCO tu musi wstawić, oczywiście MCO nieraz się kuźle jemu z respi tam gdzie indziej, znowu no musi do MCO jechać, że dużo czasu tracimy, a jeżeli wam tą aktywnością wtedy wypali, to wszystko macie koło bunkra i nikt nie musi nigdzie dojeżdżać, jest wszystko pod ręką. No dobra, jak się już respimy tutaj, to też są dwie wersje, ale pokażę wam moją, moim zdaniem najlepszą. Czyli teraz jak się tu respimy, to odsyłamy MCO do bunkra. Odsyłamy MCO do bunkra. Ale jeżeli później będziecie musieli je przywołać. I ważne, żeby zwróćcie uwagę, żebyście mieli czas. Żeby nie było czasu, że one się tam po jakimś czasie dopiero wam wezwie. Czyli żeby po prostu po wezwaniu było aktywne to po odesłaniu potem znowu było aktywne to MCO, żeby szybko je po prostu przywołać. No i dobra, ja tu już przewinęłem, wyciąłem, czekamy na znajomego, jak już odeślemy to MCO, bo już jesteśmy gotowi. Znajomy przyjeżdża tutaj, musi też wezwać swoje MCO i także musi wezwać pojazd, który chce nam ofiarować. Ale, i właśnie tu jest tak, ja odesłałem moje MCO, a mimo wszystko jego MCO się zrespiło gdzie indziej. Może to przez glitcha, po prostu myśli system, że moje MCO nadal tutaj jest. Nie wiem, możecie próbować, tak, żeby jak już się odrodzicie tutaj, no to żeby znajomemu się zrespiło, byłoby łatwiej, jakby było tutaj, bo bliżej. No ale wtedy znowu musimy czekać, bo znajomy teraz ustawia nam pojazd w taki sposób, żeby drzwi od kierowcy były zablokowane, czyli strona drzwi od kierowcy musi być zablokowana, a my po prostu wchodzimy od strony pasażera do tego samochodu, jak będziemy robić dalszy ciąg tego glitcha, czyli już ten samochód przejmowali dla siebie. No, znajomy nam tutaj będzie zaraz blokował te drzwi od kierowcy, obojętnie gdzie, nie ma to znaczenia. I po tym, jak już nam ustawi ten pojazd, zobaczcie jaki pojazd, ja pierdzielę, dzięki Dawidek jeszcze raz, mega ten pojazd jest, bardzo mi się podoba, bardzo go lubię, a jeszcze z tymi kołami modowanymi jest po prostu zajebisty, zajebisty. I właśnie nam tutaj zablokował drzwi od kierowcy i teraz może się zarejestrować jako prezes i po prostu sobie zawinąć się do MCO, bo potrzebujemy teraz zaproszenia od znajomego w MCO. I teraz także wam pokażę szybszy sposób, łatwiejszy, jeżeli odeślecie to MCO. Jeżeli nie odeślecie, no to dalszy ciąg będzie dla was. A jeżeli odeślecie, no to ta metoda jest super. Odesłaliście MCO, znajomy wam wysyła teraz zaproszenie do swojego MCO. Zobaczcie, on już się tam, już, no właśnie, tutaj mu się zrespiło. Wchodzi do MCO i teraz jest dla tych, którzy chcą to szybciej i pewniej, moim zdaniem jest to pewniejsza, nie trzeba żadnego stresu, liczenia, chociaż obie są proste metody, także obie wam pokazuję. Wpierw jest ta łatwiejsza dla mnie, moim zdaniem, czyli nie mamy MCO na mapce, przyjmujemy zaproszenie od znajomego i teraz aktywność, bang. Jeżeli wam się znowu pokaże czarny ekran, to znowu aktywność, bang.
aż do momentu, jak będziecie mieć taką mapkę właśnie zwieszoną i znikniecie. I teraz wchodzicie po prostu na online i na zestaw początkującego kryminalistę. I znowu czekacie, jak ten loading zniknie, to ładowanie, lub po prostu klikacie do momentu, aż pojawi wam się ta możliwość kupna tego zestawu początkującego. I dalszy ciąg wam powiem właśnie, jak to ma wyglądać. No i czekamy, czekamy. Tutaj ważne jest właśnie, żeby to w miarę też pamiętać tą kolejność i pamiętać o tym, co. O, właśnie, teraz już mamy załadowane, czyli wchodzimy, anulujemy do wyjścia w grę i teraz wzywamy mobilne centrum operacyjne. I teraz patrzymy się na mapkę, podchodzimy sobie do drzwi albo już stoimy wcześniej, patrzymy na mapkę. Jeżeli na mapce pojawi się znaczek, że już nasze mobilne jest na, o, na właśnie na mapce, że już jest w pobliżu, wchodzimy i nas wciąga od razu do środka. Używamy aktywności teraz. Mamy czarny ekran, anulujemy czarny komunikat i proszę bardzo, tada, nasz pojazd. A teraz wam pokażę drugi sposób, jakby wam się nie udało, jakby was nie wciągło do środka, wyrzuciłoby was z pojazdu i pojazd by się znalazł, znaleźlibyście się obok niego, bo taka też sytuacja się może zdarzyć, albo po prostu zapomnieliście ten pojazd sobie, ten MCO zwrócić tam do bunkra. I po prostu jest cały czas na mapce, no to po prostu teraz robicie tak, że znowu macie ten sam, że wchodzimy na ten zmrożony ten ekran, ta mapka jest, ty znikasz, mapka jest niewidoczna i wchodzimy na zestaw początkującego kryminalistę i teraz już jest ważny tutaj czas. Ustawiamy sobie telefon, stoper, cokolwiek macie, żeby włączyć czas. W momencie, jeżeli jest aktywna, już ten zestaw kupienia, że już jest kup, to w tym momencie, jak już jest kup, włączacie stoper. O, w tym momencie, bang, stoper już ma iść. Nieważne, czy co robicie, jak się wam pokaże, że już jest aktywny kup, stoper ma być włączony. I od tego momentu patrzycie na ten stoper, ma być do 23, 23, 21, 22 musicie już wejść do pojazdu. W zależności jaki macie pojazd. Macie wysoki, no to wiadomo 20, 21. Jak niski, szybko się do niego wchodzi, to 22 nawet starczy. I wchodzicie na tą komendę i czarny ekran się włącza centralnie, jak wchodzicie do tego samochodu. I powinno was wrzucić do waszego MCO. Wchodzicie na aktywność, znowu anulujecie komunikat. Nie udało się, bo to też właśnie z czasem jest tak, że nie zawsze się udaje. Musicie trafić dobrze w ten czas. Jeżeli wam nie udało, tak jak mi teraz, nic się nie dzieje. Znowu wchodzicie na online, na zestaw początkującego kryminalistę, restartujecie sobie stoper i znowu w momencie, jak będziecie mieć możliwość kupna, wtedy dajemy stoper znowu włącz i czekasz. I czekasz w tym momencie, jak może dałeś za późno, no to sobie włączasz o tam pół sekundy wcześniej, wchodzisz do samochodu. To już jest kwestia trafienia, ale zazwyczaj jest łatwo trafić. Tylko pamiętajcie, że znajomy oczywiście musi wam udostępnić wejście do pojazdu. O, i w tym momencie już włączamy stoper, jak się nam pokazuje ta opcja. I tutaj ja się bawiłem jeszcze takie, sprawdzałem tam takie pierdołki, żeby ten czas jakoś szybciej mijał. I dokładnie jak miałem 21,5-22 sekundy, to dałem trójkąt, żeby sobie wsiąść do tego pojazdu. I właśnie już jest 21, wchodzę, 22, czarny ekran, aktywność. Na tym to daje X, a na czarnym ekranie daje o na tym kółeczko. I tada, proszę bardzo, pojazd znowu jest w środku. To jest mój pojazd. Teraz już jest nasz, wystarczy im tylko wyjechać. Wjechać z powrotem, żeby go zapisać i już mamy pojaździk, to jest nasz pojazd i to jest wszystko, to jest cały klucz, troszkę jest dłuższy, troszkę więcej jest takich rzeczy, które trzeba zrobić na szybko, ale jak opanujecie, jest do zrobienia, jak widzieliście, nie ma z tym problemu, moim zdaniem warto go robić, bo nie jest tak wcale źle, jak wygląda, spróbujecie, zobaczycie, że wcale nie jest tak trudno. I także to by było na tyle. Jeszcze raz dzięki ziomeczku za twoją pomoc.
i super sprawa, super pojazd. Mam nadzieję, że skorzystacie. Pozdro dla was wszystkich. Yo, 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 bro, opsi.